historii. W drugiej połowie XIX wieku ziemie należące do afrykańskiego plemienia Zulusów stały się celem brytyjskiej ekspansji kolonialnej. Plan był prosty. Pokonać zacofanych tubylców, korzystając z lepiej wyszkolonych żołnierzy oraz nowoczesnego uzbrojenia. Przewaga broni palnej nad prymitywnymi włóczniami miała zagwarantować pewnym siebie Brytyjczykom szybkie i łatwe zwycięstwo. Tak się jednak nie stało, a bitwa pod Isandlwaną zakończyła się dla nich druzgocącą porażką, stając się tym samym najbardziej spektakularną klęską brytyjskiej armii na kontynencie afrykańskim. Zbytnia pewność siebie, arogancja i buta, przeświadczenie o własnej wyższości i nieomylności, całkowite zlekceważenie znacznie słabszego i gorzej uzbrojonego przeciwnika, bagatelizowanie jego przewagi liczebnej, odwagi i ogromnej woli walki, brak odpowiedniego zabezpieczenia oraz błędne i niezrozumiałe decyzje brytyjskiego dowództwa. Za popełnienie tych wszystkich błędów Brytyjczycy zapłacili najwyższą cenę. A ich starcie z armią Zulusów pokazało, że nawet najgorzej uzbrojony przeciwnik może okazać się groźny, jeśli się go nie doceni. Isandlwana. Zagłada czerwonych kurtek. W latach 60. XIX wieku Wielka Brytania posiadała w południowej Afryce dwie kolonie. Kraj przylądkowy i Natal. Kiedy odkryto tam bogate złoża złota i diamentów, Brytyjczycy zapragnęli poszerzenia swoich terytorialnych zdobyczy w tym rejonie. Niedługo później biuro kolonialne, kierowane przez lorda Carnarvona, postanowiło przekształcić całą południową Afrykę w brytyjską konfederację. Najpierw w roku 1877 dokonali aneksji skolonizowanego przez Burów Transwalu. Następnym celem ich ekspansji miał stać się Zululand, czyli Królestwo Zulusów. Potrzebowali tylko odpowiedniego pretekstu. W październiku 1878 roku oskarżyli swoich sąsiadów o naruszenie brytyjskich granic. Po wystąpieniu kilku niegroźnych konfliktów granicznych wysłali do króla Zulusów Cetshwayo stosowne ultimatum. Ich lista żądań zawierała warunki niezbędne do utrzymania pokoju. Jednym z nich było rozwiązanie zuluskiej armii liczącej ponad 60 tysięcy wojowników. Król zdecydowanie odmówił, co Brytyjczycy potraktowali jako pretekst do wypowiedzenia mu wojny. Głównodowodzący wojskami brytyjskimi w Afryce, generał Frederick Thesiger Lord Chelmsford, wydał rozkaz wkroczenia armii na terytorium Zulusów. Brytyjską inwazję zaplanowano na początek następnego roku. Wybór tego czasu nie był przypadkowy. Właśnie wtedy Zulusi rozpoczynali swoje żniwa. Lord Chelmsford zakładał, że odciągając tubylców od prac polowych utrudni im zbieranie plonów, co zdemoralizuje ludność. Dodatkowo na ten okres przypadała pora deszczowa, podczas której bezdroża Zululandu pokrywały się świeżą trawą. Mogła ona stanowić pokarm dla zwierząt pociągowych oraz kawaleryjskich koni. Moment dokonania inwazji wydawał się więc niemal idealny. Generał nie przewidział jednak negatywnych następstw swojej decyzji. Padające deszcze szybko rozmyły i tak marne już drogi, a do tego podniosły poziom wód w rzekach, co znacznie utrudniło Brytyjczykom przeprawę. Nie pomogła im również nieznajomość miejscowych zwyczajów. Właśnie na początku roku Zulusi obchodzili swoje święto związane ze żniwami. Z tego powodu na uroczystości organizowane w stolicy Zululandu przybywali wojownicy z całego kraju i to w pełnym uzbrojeniu. Oznaczało to, że już na samym początku brytyjskiej inwazji król Cetshwayo dysponował bardzo licznymi siłami. Brytyjczycy wkroczyli do Królestwa Zulusów 11 stycznia 1879 roku. Przeprawa przez graniczną rzekę nie napotkała żadnego oporu ze strony tubylców. Generał uznał ten fakt za zwiastun szybkiego i łatwego zwycięstwa. Dopiero następnego dnia doszło do pierwszej potyczki z tubylcami. Po
krótkiej walce oddział dowodzony osobiście przez lorda Chelmsforda zdobył, a następnie spalił zuluską wioskę Sokekse. Wszyscy jej mieszkańcy zostali zabici na miejscu. Ten epizod uzmysłowił królowi Zulusów, że to właśnie ten oddział stanowił największe zagrożenie i powinien zostać unicestwiony jako pierwszy. Posłał przeciwko niemu blisko 25 tysięcy swoich najlepszych wojowników. W tym samym czasie Brytyjczycy kierowali się w stronę Ulundi, wioski będącej stolicą Zululandu i siedzibą króla. Ich marsz był jednak wolniejszy niż wcześniej zakładali. Padające deszcze sprawiały, że ciężkie wozy nieustannie grzęzły w gęstym błocie. Generał był wściekły. Nie tylko na opóźnienie w marszu, ale także na brak jakiegokolwiek oporu ze strony tubylców. W mijanych wioskach spotykał wyłącznie dzieci, kobiety i starców. Oznaczać to mogło tylko jedno. Że wszyscy wojownicy zdążyli się już gdzieś zebrać. Jednak lord Chelmsford nie miał pojęcia gdzie. Choć pacyfikowane przez Brytyjczyków wioski w ogóle nie były przez nikogo bronione, najeźdźcy nie mieli żadnych oporów z zabijaniem napotkanych w nich mieszkańców. Czynili to na wyraźny rozkaz swojego dowódcy. Wszystkie chaty doszczętnie palili, a bydło zabierali ze sobą. W swoim okrucieństwie wyróżniali się zwłaszcza wcieleni do brytyjskiej armii członkowie innych afrykańskich plemion, które od dawna prowadziły lokalne wojny z Zulusami. W przeciwieństwie do Brytyjczyków, Zulusi nie mieli żadnych problemów z przemieszczaniem się po trudnym terenie. Bez większych kłopotów pokonywali dziennie 15 kilometrów. Mogli maszerować 3 razy szybciej, ale celowo się nie spieszyli. Zgodnie z rozkazem króla Cetshwayo, w razie przypadkowego starcia z białymi, mieli być wypoczęci i gotowi do podjęcia walki. W tym samym czasie Brytyjczycy pokonywali dziennie nie więcej niż 2 kilometry. Po 5 dniach marszu zuluscy wojownicy przybyli pod wzgórzem Sifesi, 20 kilometrów na wschód od góry Isandlwana, gdzie kilka dni później swój obóz rozbili Brytyjczycy, zmęczeni nieustającą walką z błotem i padającym deszczem. Już następnej nocy wartownicy schwytali zuluskiego zwiadowcę. Zanim go zabili, uzyskali od niego informację, że pod Sifesi zebrała się już liczna armia gotowych do walki wojowników. Nie obawiając się jednak zuluskich oddziałów, żołnierze nie tylko zignorowali otrzymaną wiadomość, ale nawet nie przekazali jej swoim przełożonym. Brytyjczycy całkowicie zaniedbali także przygotowania do obrony swojego obozu. Nie okopali się. Nie otoczyli się kręgiem stworzonym z wozów taborowych. Nie zbudowali kamiennych szańców. Choć były to standardowe procedury, lord Chelmsford nie widział potrzeby fortyfikowania obozu. Uważał go za jedynie tymczasową siedzibę, z której planował wkrótce wyruszyć do walki z zuluską armią. 21 stycznia wysłał swój oddział zwiadowczy na południe, ponieważ właśnie z tej strony spodziewał się nadejścia zulusów. Po opuszczeniu obozu oddział podzielił się na 2 grupy. Pierwszą z nich dowodził porucznik Rupert Lonsdale. Jego żołnierzom udało się pojmać 2 Zulusów. Pod wpływem tortur wyjawili oni, że 20 km na wschód od obozu do ataku na Brytyjczyków przygotowywała się zuluska armia. Porucznik poinformował o tym lorda Chelmsforda, jednak generał zlekceważył to ostrzeżenie. Tej samej nocy 2. grupa, dowodzona przez majora Charlesa Dartnella, natknęła się na zuluski oddział, który miał za zadanie odwrócić uwagę europejskich najeźdźców i odciągnąć ich jak najdalej od Isandlwany. Wojownicy podchodzili do Brytyjczyków, wymachując swoimi włóczniami. Uderzali nimi o tarcze, wznosząc przy tym wojenne okrzyki, ale nie atakowali. Chcieli jedynie, aby Brytyjczycy skupili na nich swoją uwagę. Ruszając w pościg za tubylcami, oddaliliby się od własnego obozu. Major Dartnell zrezygnował jednak z ataku. Uznał, że w nocnych ciemnościach walka jego żołnierzy z wojownikami posiadającymi ogromną przewagę liczebną byłaby samobójstwem. Sytuacja grupy majora Dartnella uległa pogorszeniu, gdy liczba otaczających go Zulusów nagle wzrosła.
Przekonany, że natknął się na główne siły wroga, wysłał do obozu meldunek. Zażądał posiłków, z pomocą których mógłby skutecznie zaatakować przeciwnika. Meldunek ten dotarł do generała około godziny pierwszej w nocy. Lord Chelmsford natychmiast wydał rozkaz przygotowania się do wymarszu. Na pomoc majorowi Dartnellowi wyruszyć miało łącznie 2000 żołnierzy, wspartych 4 działami. Do obrony całego obozu pozostawiono jedynie 2 niewielkie działka oraz 1250 żołnierzy pod dowództwem podpułkownika Pulleina. Całkowity brak oporu ze strony tubylców oraz łatwość, z jaką wcześniej pacyfikowano zuluskie wioski, dały Brytyjczykom ogromną pewność siebie. Dlatego generał był przekonany, że takie siły bez trudu poradzą sobie z każdym wrogiem. Na wszelki wypadek wezwał jednak podpułkownika Darnforda, który w tym czasie przebywał ze swoim oddziałem w okolicach pobliskiej stacji misyjnej. 22 stycznia 1879 roku, około godziny 4:30 nad ranem, Lord Chelmsford opuścił obóz wraz z żołnierzami. Mieli oni wesprzeć grupę majora Dartnella. Ponieważ generał spodziewał się, że dojdzie jedynie do krótkiej bitwy, zabronił żołnierzom zabrania całego ekwipunku. Każdy z nich miał wziąć tylko 70 sztuk amunicji, manierkę oraz rację żywnościową. Płaszcze, koce i plecaki pozostawiono w obozie. Nawet oficerowie nie mogli zabrać ze sobą swoich rzeczy osobistych. Gdy posiłki dotarły na pozycję majora Dartnella, Brytyjczycy byli przekonani, że właśnie w tym miejscu stoczą walkę z Zulusami. Okazało się jednak, że tubylcy, widząc nadchodzące wsparcie, uciekli. Generał postanowił ruszyć za nimi w pościg. Liczył na to, że uciekinierzy doprowadzą go do głównych sił zuluskich. Pogoń trwała kilka godzin i zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ wojownicy, zamiast stanąć do otwartej walki, skutecznie się wycofywali i ukrywali. Niedługo później Lord Chelmsford otrzymał wiadomość z obozu. Podpułkownik Pulleine informował, że w okolicy zbierają się liczne zuluskie oddziały. W odpowiedzi generał rozkazał przygotować obóz do obrony i czekać na dalsze instrukcje. Dla pewności wysłał tam porucznika Archibalda Milna, aby ten rozeznał się w sytuacji. Zbliżając się do Isandlwany, Milne usłyszał odgłosy wystrzałów i eksplozji. Zameldował o tym generałowi, ale Lord Chelmsford zbytnio się tym nie przejął. Uznał, że obóz dysponuje wystarczającą siłą do walki z tubylcami. Podobnie myślał także podpułkownik Pulleine. Dodatkowo był on przekonany o tym, że wokół obozu skromadziły się jedynie niewielkie siły wroga, a główna armia zuluska wciąż była ścigana przez oddział lorda Chelmsforda. W ten oto sposób niespełna 1300 żołnierzy brytyjskich stanęło naprzeciw 15 tysiącom gotowych do walki zulusów. Choć przewaga liczebna była ogromna, uzbrojeni w broń palną Brytyjczycy byli pewni swojego zwycięstwa. W pół do 11 do obozu przybył podpułkownik Darnford, przyprowadzając ze sobą 500 żołnierzy. Wbrew wcześniejszym obawom podpułkownika Pulleina, nie był on zainteresowany przejęciem dowództwa. Chciał wziąć udział w walce, a nie zajmować się administracją obozu. Meldunki zwiadowców donosiły, że siły zuluskie wciąż się rozrastają. Nagle część wojowników zaczęła opuszczać pobliską dolinę, kierując się w stronę oddziału lorda Chelmsforda. Podpułkownik postanowił ruszyć za nimi w pogoń. Uznał, że nie może pozwolić na to, aby na tyłach sił generała krążyli gotowi do walki zulusi. Krótko po tym, jak podpułkownik Darnford ze swoim wojskiem opuścił obóz, zuluski wódz Nchingwayo rozkazał swoim wojownikom przygotować się do bitwy. Jego plan wyciągnięcia z obozu jak największej liczby Brytyjczyków powiódł się. Około południa wydał swojej armii rozkaz ataku. Na jego znak wojownicy ruszyli. Przemieszczali się truchtem, w całkowitym milczeniu formując swój szyk bojowy zwany głową byka. 2 wysunięte skrzydła miały zaatakować wroga z obu stron, a cofnięty środek od frontu. Tak okrążeni Brytyjczycy mieli zostać bezlitośnie rozbici przez zdeterminowanych Zulusów.
Ze strony obozu padły dwie karabinowe salwy. Zadały one Zulusom spore straty, ale nie powstrzymały prowadzonego przez nich natarcia. Chwilę później bateria rakiet majora Russella próbowała zająć pozycję ogniową na szczycie wzgórza. Żołnierze mieli jednak za mało czasu, aby w pełni przygotować się do walki. Zdążyli oddać tylko jedną salwę, ale nie zatrzymała ona wojowników. Ostrzelani Zulusi nadal biegli prosto na nich. Kontratak wojowników okazał się fatalny w skutkach dla Brytyjczyków. Większość załogi baterii rakiet zginęła na miejscu. Śmierć poniósł także major Russell. Ci, którzy ocaleli, w panice rzucili się do ucieczki. Zulusi ruszyli za nimi. W ostatniej chwili ocalił ich oddział jazdy tubylczej dowodzony przez porucznika Cochrane'a, który zaatakował Zulusów. Wojownicy nie podjęli jednak walki, wycofując się w kierunku swojej głównej armii nacierającej w tym czasie na brytyjski obóz. Podpułkownik Pullain ufał w siłę ognia podległych mu żołnierzy. Na jego rozkaz rozpoczął się zmasowany ostrzał, który skutecznie powstrzymywał Zulusów przed zbliżeniem się do obozu. Trafieni wojownicy padali jeden po drugim. Sytuacja wydawała się być opanowana. Dowódca obozu był pewny, że ostateczny sukces jest tylko kwestią czasu. Jednak z powodu braku doświadczenia bojowego popełnił on kilka błędów, które zaważyły na wyniku bitwy. Choć spodziewał się natarcia Zulusów, nie nakazał złożenia namiotów stojących przed obozem, czym mocno ograniczył swoim żołnierzom widoczność. Nie ufortyfikował wcześniej obozu, mimo że miał na to wystarczająco dużo czasu. Wozy amunicyjne rozstawił zbyt daleko od linii obronnych. Dodatkowo był przekonany, że po pierwszych dotkliwych stratach ostrzelani tubylcy natychmiast się wycofają. Tymczasem zamiast uciec, Zulusi zaczęli atakować z coraz większą zaciekłością. Dowodzący zuluską głową byka Wu Tsingtsingwayo rozkazał zabić każdego swojego wojownika, który ze strachu przed wystrzelonymi kulami zdecyduje się na ucieczkę. Choć spodziewał się, że broń palna Brytyjczyków zada jego oddziałom duże straty, mocno wierzył w ogromną przewagę liczebną własnej armii. Ostrzeliwani Zulusi odważnie utrzymywali swoje pozycje. Z czasem zaczęli oni śmielej podchodzić coraz bliżej obozu wroga. Lewe skrzydło brytyjskiej obrony zajęła kompania E. W ich kierunku podążył jeden z czterech zuluskich oddziałów tworzących prawy róg ich głowy byka. Trzy pozostałe zaczęły w tym czasie okrążać Brytyjczyków zamierzających dostać się na ich tyły. Widząc ten ruch, na pomoc kompanii E ruszyła kompania F, próbująca ostrzelać okrążających ich Zulusów. Taki manewr okazał się nieskuteczny, więc obie kompanie cofnęły się i połączyły z kompanią C. Wspólnie uformowały one szyk bojowy. Następnie otworzyły ogień, który tym razem zatrzymał atak tubylców. Zulusi zaczęli się wycofywać. 70-osobowa obsługa baterii dwóch 7-funtowych dział majora Stewarta Smitha zajęła miejsce na prawym skrzydle. Artylerzystów wsparły kompanie A i H. Ich pozycję natychmiast zaczęły atakować zuluskie oddziały tworzące lewy róg ich formacji. Brytyjczycy ostrzeliwali je za pomocą karabinów Martini Henry, które okazały się bardzo skuteczną bronią. Mogły wystrzelić kilkanaście pocisków na minutę. Jako że Zulusi atakowali głównie w zbitym tłumie, strzelcy nie musieli nawet zbyt dobrze celować. Po prostu otwierali ogień w stronę atakujących zuluskich wojowników, wiedząc, że i tak w kogoś trafią. Na południowym krańcu brytyjskiego obozu swoją pozycję utrzymywała kompania G, dowodzona przez porucznika Pope'a. Jej żołnierzom, wspartym przez oddział tubylczej piechoty, skutecznie udawało się stawiać opór Zulusom. W tym czasie powracający oddział podpułkownika Darnforda zajął pozycję w wyschniętym korycie pobliskiej rzeki. Próbował on powstrzymać atak lewego rogu zuluskiej formacji bojowej. Jego karabinowe salwy szybko zatrzymały nacierających tubylców, a szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę Brytyjczyków. Jednak bitwa wciąż jeszcze nie była ostatecznie rozstrzygnięta. Po pewnym czasie zmasowany ostrzał prowadzony z każdej strony przez Brytyjczyków zaczął słabnąć.
siła ognia wyraźnie spadła. Wpływ na to miało kilka czynników. Po pierwsze, w chwili rozpoczęcia bitwy każdy żołnierz dysponował zaledwie 70 nabojami. Z powodu szybkostrzelności karabinu Martini Henry w ładownicach wkrótce zaczęło brakować amunicji. Po drugie, po kilkunastu wystrzałach lufa karabinu nagrzewała się tak bardzo, że nie można jej było utrzymać w ręku. Poza tym, silny odrzut mocno nadwyrężał ramiona żołnierzy. Po oddaniu wielu strzałów w krótkim odstępie czasu nie byli oni w stanie utrzymać swojej broni pewnym chwytem. Spadała przez to ich celność. Nie były to jedyne problemy brytyjskich strzelców. Wydawanie naboi bardzo utrudniał panujący wokół chaos. Z powodu złej widoczności większość żołnierzy nie była nawet w stanie zlokalizować wozów z dodatkową amunicją. A gdy już udało im się do nich dotrzeć, pojawiały się kolejne kłopoty. Skrzynie z nabojami trudno było otworzyć, a wyciągnięcie ich zawartości zajmowało zbyt wiele czasu. To nie wszystko. Podobno kwatermistrzowie mieli odmawiać wydawania amunicji żołnierzom niepochodzącym z ich własnych oddziałów. Z powodu braku amunicji ostrzał Brytyjczyków stawał się coraz słabszy. Zauważyli to Zulusi, którzy coraz śmielej zapuszczali się na tyły wroga. Wzięte w kleszcze brytyjskie oddziały niespodziewanie zaczęły się cofać. Ich odwrót sprawił, że tubylcy, nie czekając na rozkaz swojego wodza, rzucili się na wroga z jeszcze większą furią i determinacją. Ich okrzyki bojowe nagle skutecznie zagłuszyły zanikające odgłosy karabinowych wystrzałów. Był to kluczowy moment bitwy pod Isandlwaną. Kiedy artylerzyści wycofywali swoje 7-funtowe działa, niespodziewanie wpadli w ręce Zulusów. Większość z nich została zabita na miejscu. Dowodzący nimi major Smith chciał początkowo zająć nową pozycję ogniową, ale kiedy zobaczył panujący w obozie chaos, on także postanowił się wycofać. Do ucieczki rzucił się także złożony z Afrykanów oddział zwiadowczy. Wchodzący w jego skład piechurzy uznali, że do ich obowiązków nie należała walka z zaprawionymi w bojach zuluskimi wojownikami. Brytyjczycy, którzy się nie wycofywali, robili co tylko mogli, aby odeprzeć ataki zuluskich wojowników. Kompania H wyrwała się z okrążenia i ruszyła z pomocą artylerii. Nie wiedzieli jednak, że niemal cała załoga baterii została chwilę wcześniej kompletnie rozgromiona. W tym czasie kompania A próbowała się przeformować. Jednak gwałtowne uderzenie zuluskiego oddziału nie dało im na to najmniejszych szans. Kilka minut później Zulusi zmienili całą kompanię w 100 martwych ciał, a następnie ruszyli dalej w poszukiwaniu nowego celu do ataku. Klęski kolejnych oddziałów skutecznie odbierały Brytyjczykom chęć do dalszej walki. Po raz pierwszy w starciu z tubylcami zaczęli oni odczuwać coraz silniejszy strach. Wkrótce przerodził się on w panikę. Dowódcy robili co tylko mogli, aby wykrzesać ze swoich żołnierzy ostatnie pokłady odwagi i determinacji. Do legendy przeszły ostatnie słowa porucznika Pope'a, który widząc, że jego oddział nie ma już żadnych szans na zwycięstwo z powodu braku amunicji, wydał swoim podkomendnym rozkaz, aby założyli bagnety na broń i zginęli w walce, jak przystało na brytyjskich żołnierzy. Choć znaczna część Brytyjczyków była już pogodzona ze swoim losem, nie mieli oni najmniejszego zamiaru ginąć zbyt szybko. Zbierali się w niewielkich, kilkuosobowych grupach, które próbowały stawiać zacięty opór. Jednak niesieni kolejnymi sukcesami bojowymi Zulusi szybko się z nimi rozprawiali. Z każdą kolejną potyczką afrykańska ziemia coraz bardziej pokrywała się morzem martwych brytyjskich ciał. W północnej części obozu nadal broniła się kompania C, która próbowała powstrzymać atak tubylców. Gdy tylko żołnierzom zaczęła się kończyć amunicja, uformowali zwarty czworobok, do którego dołączyli wszyscy zdolni do walki cywile z obozu. Ramię w ramię z żołnierzami dzielnie walczyli woźnice, kucharze, członkowie orkiestry wojskowej oraz cała obozowa służba. Przez jakiś czas wszyscy utrzymywali się na swojej pozycji. Jednak kiedy tylko padł ostatni strzał z broni palnej i rozpoczęła się walka wręcz, Zulusi w mgnieniu oka zmasakrowali całą grupę.
wraz z coraz większą liczbą wygranych potyczek, Zulusi zaczęli wpadać w coraz większy szał zabijania. Pozbawiali życia każdego, kto tylko wpadł w ich ręce. Nie oszczędzali nawet koni, wołów i psów. Brytyjczycy próbowali się jeszcze ratować, wycofując się w kierunku swojej kolonii w Natalu. Jednak Zulusi szybko odcięli im drogę ucieczki. Zmusiło to pokonanych do skorzystania ze znacznie trudniejszej drogi, prowadzącej przez tereny położone na południowy zachód od Isandlwany. Szlak ten został później nazwany Ścieżką Uciekinierów. Nie prowadziła tamtędy żadna dróżka. Brytyjczycy, chcący za wszelką cenę zachować własne życie, zmuszeni byli do przedzierania się przez gęste zarośla i strumienie. Znacznie większe szanse na przeżycie mieli ci, którym udało się zdobyć konia. Reszta piechurów, w grubych mundurach i ciężkich butach, błyskawicznie padała ofiarą zwinnych i szybkich Zulusów. Tą samą drogą resztkę swojego oddziału próbował wyprowadzić także major Smith. Jego żołnierze zostali dogonieni i zabici na miejscu przez tubylców. Major Smith oraz towarzyszący mu porucznik Carling uniknęli śmierci, ponieważ obaj jechali na własnych koniach. Szczęśliwie udało im się dotrzeć do rzeki Bawolej. Po jej drugiej stronie znajdował się brytyjski Natal. Wkrótce dołączył do nich porucznik Cowgill. To od niego dowiedzieli się, że ich obrona całkowicie się załamała, a podpułkownik Pullane zginął. Do rzeki udało się dotrzeć także porucznikowi Melvillowi, który miał przy sobie ocalony przez niego sztandar pierwszego batalionu. Sztandar otaczany był w armii wielkim szacunkiem, dlatego porucznik Melville za wszelką cenę starał się nie dopuścić do tego, aby wpadł on w ręce wroga. Gdy stało się dla niego jasne, że klęska jest już przesądzona, postanowił go ewakuować. Jednak niektórzy angielscy historycy kwestionują jego intencje, twierdząc przy tym wprost, że próba ratunku sztandaru była dla niego jedynie wymówką, usprawiedliwiającą dezercję z pola bitwy. Porucznik Melville dotarł do rzeki. Podczas przeprawy sztandar wpadł jednak do wody i przepadł. Dopiero tydzień później został odnaleziony przez jeden z brytyjskich patroli. Losy innych sztandarów, które pozostały w obozie, są nieznane. Prawdopodobnie zostały zniszczone przez Zulusów, którzy plądrowali obóz. Rzeka Bawola, przed którą stanęli brytyjscy uciekinierzy, była przeszkodą niezwykle trudną do pokonania. Padające w ostatnim czasie deszcze sprawiły, że jej wody wezbrały, a nurt stał się silniejszy niż zwykle. Przeprawę dodatkowo komplikowały strome brzegi oraz wąskie przejścia. Wkrótce do rzeki dotarli również Zulusi, którzy, w przeciwieństwie do umundurowanych żołnierzy, nie mieli żadnych problemów z przedostaniem się na drugą stronę. Po przejściu ukryli się, czekając na odpowiedni moment do zaatakowania wychodzących z wody brytyjskich oficerów. Porucznicy Melville i Cowgill oraz major Smith zginęli przebici włóczniami. Przeprawę przeżył tylko porucznik Carling. W trakcie przechodzenia przez rzekę spadł z konia, a silny nurt zniósł go kilkaset metrów od miejsca zasadzki urządzonej przez Zulusów. Był on jedynym z pięciu oficerów, którym udało się przeżyć bitwę pod Isandlwaną i jedynym ocalałym, który brał bezpośredni udział w walkach z Zulusami. Łącznie z blisko 2000 żołnierzy starcie z Zulusami przeżyło zaledwie 55 Brytyjczyków oraz 350 Afrykańczyków z oddziałów pomocniczych, walczących po stronie brytyjskiego imperium. Tylko dwa oddziały tubylczej jazdy uniknęły rozbicia. Szczęśliwie wycofały się one później nad rzekę i przeprawiły na drugi brzeg. Żołnierze, którzy pozostali w obozie, walczyli do samego końca. Nie mieli innego wyboru, ponieważ dobrze wiedzieli, że Zulusi nie brali jeńców. Jednym z ostatnich punktów brytyjskiego oporu były resztki kompanii C, która walczyła na trudno dostępnym południowo-wschodnim zboczu góry Isandlwana. Żołnierze ukryci za głazami przez jakiś czas stawiali skuteczny opór Zulusom. Nieliczni wojownicy, którzy do nich dotarli, byli natychmiast zabijani ciosami bagnetów, co pozwalało oszczędzać naboje. Gdy żołnierzom skończyła się amunicja, Isandlwana stała się dla nich śmiertelną pułapką.
Za swoimi plecami mieli strome zbocze, po którym nie byli w stanie się wspiąć. Dowodzący kompanią kapitan Young Husband postanowił poprowadzić swoich żołnierzy do frontalnego ataku na bagnety. Miał nadzieję, że uda mu się przebić i dołączyć do innych oddziałów. Na jego rozkaz żołnierze poderwali się z miejsc i głośno krzycząc ruszyli do ataku. Początkowo Zulusów zdumiało takie zachowanie, jednak szybko się otrząsnęli. Z włóczniami w dłoniach i bojowym okrzykiem na ustach rozpoczęli swój kontratak. Tego starcia pozbawieni broni palnej Brytyjczycy nie mogli wygrać. Ciekawostką może być fakt, że niemal wszyscy brytyjscy żołnierze, którzy przeżyli bitwę pod Isandlwaną, nosili podczas walki granatowe lub niebieskie kurtki mundurowe. Ci w czerwonych kurtkach w zdecydowanej większości zostali zabici i nie był to żaden przypadek. Czerwone kurtki mundurowe bardziej rzucały się w oczy podczas bitwy. Dlatego to właśnie na nie Zulusi zwracali uwagę w pierwszej kolejności. Jeszcze przed bitwą zuluski król Cetshwayo rozkazał swoim wojownikom wybić wszystkie czerwone kurtki, bo tak właśnie Zulusi nazywali Brytyjczyków. O innych kolorach mundurów jego rozkaz nie wspominał. Po rozgromieniu swoich wrogów Zulusi ochoczo przystąpili do plądrowania zdobytego obozu. Najcenniejszym ich łupem było około 1000 nowoczesnych karabinów Martini Henry oraz duże zapasy niewykorzystanej amunicji. Zdobyli także 7-funtowe działa oraz wyrzutnię rakiet. Nie potrafili jednak obsługiwać takiej broni, więc nie miała ona dla nich żadnej wartości poza tą symboliczną, jako zwycięskie trofeum. Zulusi przejęli również całe zaopatrzenie, w tym duże zapasy żywności, namioty, rzeczy osobiste oficerów i żołnierzy, sprzęt obozowy, koce oraz wozy transportowe. Nie wszystkie łupy zostały przez nich zabrane. To, co nie stanowiło dla Zulusów wartości, zostało na miejscu zniszczone lub porzucone. Najmłodsi zuluscy wojownicy, dla których to była pierwsza bitwa w ich życiu, przebijali swoimi włóczniami zwłoki poległych Brytyjczyków. Taka praktyka stanowiła dla nich rytuał obmycia włóczni krwią wroga. Innym rytuałem było patroszenie zwłok poprzez rozcięcie podbrzusza. Zulusi wierzyli bowiem, że dzięki temu dusza uwięziona w martwym ciele została uwolniona i mogła rozpocząć swoją wędrówkę. Wojennym zwyczajem tubylców było także ubranie fragmentu odzienia zabitego wroga. Na pole bitwy wkroczyli również zuluscy szamani. Fragmenty ciał zabitych wrogów były dla nich cennymi składnikami talizmanów oraz leków. Późnym popołudniem zuluscy wojownicy zaczęli się wycofywać w stronę doliny, gdzie znajdował się ich obóz. Przed odejściem pogrzebali część swoich poległych towarzyszy. Niektórych z nich przykryto jedynie tarczami i pozostawiono tam, gdzie zostali zabici. Lekko ranni zostali zabrani do obozu. Ciężko rannych dobito na miejscu. Zulusi czynili tak ze względu na poważne obrażenia wojowników, których szamani nie byli w stanie wyleczyć. Straty, jakie ponieśli w bitwie z Brytyjczykami, są trudne do oszacowania. Przyjmuje się, że zginęło od 2 do 3 tysięcy Zulusów. Liczbę rannych zwykle określa się jako nie mniej niż 2000. Gdy pod Isandlwaną dokonywała się zagłada czerwonych kurtek, Lord Chelmsford nadal bezowocnie poszukiwał zuluskiej armii. W końcu zirytowany postanowił zawrócić. Dopiero około godziny 15 dotarły do niego pierwsze meldunki o ataku Zulusów na obóz. W drodze powrotnej natknął się na wysłane wcześniej patrole, które poinformowały go o rozmiarze masakry, jaka właśnie miała miejsce. Generał natychmiast ruszył na odsiecz. Wtedy jeszcze nie wiedział, że na jakąkolwiek reakcję czy pomoc było już stanowczo za późno. Wczesnym wieczorem oddziały lorda Chelmsforda przybyły wreszcie pod Isandlwanę. Na miejscu Brytyjczycy zastali ponury widok. Obóz, który rano opuścili, już nie istniał. Wszędzie dookoła leżały rozebrane do naga i okaleczone zwłoki ich poległych towarzyszy.
Początkowo generał miał zamiar natychmiast ruszyć w stronę brytyjskiego Natalu. Później zmienił zdanie, obawiając się, że gdzieś w pobliżu nadal mogli znajdować się zuluscy wojownicy. Nie chciał z nimi walczyć po zmroku. Dlatego na pierwsze promienie słońca postanowił poczekać na polu niedawnej bitwy. Dla jego żołnierzy była to niezwykle ciężka noc. Obozowe namioty i koce zostały zabrane przez Zulusów, więc Brytyjczycy zmuszeni byli do spania pod gołym niebem. Na trawie wciąż mokrej od krwi. Pogoda była niemal bezwietrzna, co sprawiło, że dookoła śpiących żołnierzy unosił się koszmarny zapach zwłok. W oddali, na pobliskich wzgórzach, można było dostrzec blaski ognisk. Z tych kierunków do zniszczonego obozu docierały odgłosy głośnych wojennych pieśni. To Zulusi świętowali swoje zwycięstwo. Wczesnym rankiem Lord Chelmsford wydał rozkaz do wymarszu. Wbrew temu, co początkowo planował, uczynił to jeszcze przed nastaniem świtu. W ten sposób zamierzał oszczędzić swoim żołnierzom obrazów, które niewątpliwie dostrzegliby w świetle dziennym. Według brytyjskich historyków największą winę za zagładę brytyjskich żołnierzy pod Isandlwaną ponosi Lord Chelmsford. Zdaniem badaczy generał zbyt pochopnie opuścił obóz, zabierając ze sobą większość sił. Dodatkowo zbagatelizował ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu ze strony Zulusów. Powodem porażki miała być również arogancja brytyjskich oficerów, którzy całkowicie zlekceważyli przeciwnika. Okolice Isandlwany, ociekające krwią i zasłane zwłokami żołnierzy i koni, jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy pozostawały makabryczną pamiątką po dramatycznej bitwie. Lord Chelmsford nie spieszył się z wysłaniem na pole walki ludzi z zadaniem pogrzebania poległych. Było to spowodowane kilkoma czynnikami. Głównym powodem był fakt, że teren ten znajdował się na terytorium wroga. Ryzyko ponownego ataku Zulusów było zbyt wielkie. Był jednak jeszcze inny, znacznie mniej chwalebny powód. Zdaniem niektórych brytyjskich historyków generał liczył na to, że im dłużej miejsce bitwy zostanie wystawione na pastwę padlinożerców, szabrowników oraz warunków atmosferycznych, tym większa będzie szansa na to, że dowody świadczące o jego niekompetencji ulegną całkowitemu zniszczeniu. Jego zamysł nie do końca się powiódł, ale i tak Lord Chelmsford nigdy nie poniósł konsekwencji za swoje błędy, które znacznie przyczyniły się do klęski brytyjskiej armii. Choć bitwa pod Isandlwaną zakończyła się wielkim zwycięstwem Zulusów, to paradoksalnie okazała się początkiem końca istnienia ich królestwa. Pół roku później, w bitwie pod Ulundi stoczonej 4 lipca 1879 roku, Brytyjczycy dowodzeni przez Lorda Chelmsforda rozgromili zuluską armię. Tym razem generał ustrzegł się swoich poprzednich błędów. W ten oto sposób niepodległość państwa Zulusów dobiegła końca, a oni sami stali się jednym z wielu afrykańskich ludów podległych brytyjskiej królowej Wiktorii. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. Historii.